Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. A dziś kontynuujemy omawianie rządów Bolesława Krzywoustego. Po zażegnaniu kryzysu związanego z oślepieniem Zbigniewa, Bolesław był już niemal gotów skupić się na podboju Pomorza. Zdawał on sobie jednak sprawę z trudności tego zadania i kontynuował przygotowania. Pomorze Wschodnie z Gdańskiem i Słupskiem było dość łatwym celem. Ziemie te niegdyś znajdowały się w obrębie państwa polskiego i panujący tam książęta nie byli zbyt potężni. Sytuacja wyglądała jednak inaczej w przypadku Pomorza Zachodniego. W roku 1106 tamtejszym księciem został Warcisław, pierwszy historyczny władca z dynastii pomorskich Gryfitów. Został on wychowany jako zakładnik w Saksonii i pomimo tego, że formalnie przyjął chrzest, nie obnosił się ze swymi wierzeniami wśród swych pogańskich poddanych. Ponieważ był on dużo bardziej kompetentnym i potężnym władcą niż książęta Gdańska i Słupska, Krzywousty postanowił go na tym etapie nie atakować. Przygotował się jednak na potencjalny kontratak Warcisława, fortyfikując polsko-pomorską granicę. Przed rozpoczęciem wyprawy Bolesław musiał także zabezpieczyć relacje z sąsiadami. Henryk V zajęty był tłumieniem buntów kolonii, zaś relacje Polski z Rusią i Węgrami były przyjazne. Pozostały więc jedynie Czechy. W roku 1114 doszło do zjazdu nad graniczną Nysą Kłodzką, w trakcie którego Bolesław unormował stosunki z księciem Władysławem I i czeskimi wielmożami. Potwierdzeniem dobrych intencji miał być Mariasz Krzywoustego, którego ruska żona Zbysława zmarła tego samego roku, z Salomeą z Bergu, siostrą żony księcia Władysława. Zakończywszy przygotowania, polski książę rozpoczął działania wojenne w roku 1115 od najazdu na ziemię Prusów nad Wisłą. Celem tego było zabezpieczenie wschodniej flanki przed właściwym uderzeniem na ziemie pomorskie. Wkrótce po spacyfikowaniu lokalnych plemion zaatakował Pomorzan. Walki trwały długo, jednak do roku 1119 Krzywousty zdołał ich pokonać i podporządkować sobie cały region. Książęta Gdańska i Słupska zostali odsunięci od władzy i mianowani na podległych polskiemu księciu namiestników. Z czasem dali oni początek lokalnej dynastii Sobiesławiców, którzy jako jedyni książęta Polski okresu dzielnicowego nie byli piastami. Na podbitych ziemiach wprowadzono polską organizację urzędniczą i de facto zostały one przyłączone do Polski. Podczas walk na Pomorzu w roku 1117 doszło do buntu Skarbimira z rodu Awdańców, nauczyciela, zaufanego doradcy i palatyna Bolesława Krzywoustego. Nie mamy pewności co do przyczyn rebelii, istnieje jednak kilka teorii. Motywacją Skarbimira mogła być żądza powiększenia swych wpływów, mógł też działać w porozumieniu z Pomorzanami, bądź też z nowym, wrogo nastawionym do Polski wielkim księciem kijowskim, Włodzimierzem Monomachem. Według innej hipotezy Skarbimir miał sprzeciwić się planom ustawy sukcesyjnej Krzywoustego, który zamierzał podzielić swe ziemie pomiędzy swe liczne potomstwo. Tak czy inaczej, bunt ten został stłumiony, zaś Skarbimir ukarany poprzez oślepienie. Nowym palatynem został rosnący we wpływy śląski możnowładca Piotr Włostowic. W tym samym czasie doszło także do zmian u południowych sąsiadów. W roku 1116 zmarł Koloman i nowym królem węgierskim został jego syn Stefan II. W Czechach zaś Władysław I abdykował w roku 1117 na rzecz powracającego na tamtejszy tron Bożywoja II. Równolegle do tych zmian rozpoczął się wieloletni konflikt zbrojny pomiędzy Czechami a Węgrami. W roku 1121 Bolesław Krzywousty zorganizował wyprawę na Pomorze Zachodnie. Wojska polskie starły się z Pomorzanami w bitwie pod Niekładziem, odnosząc zwycięstwo i prawdopodobnie biorąc do niewoli księcia Wratysława I. Krzywousty kontynuował następnie łupienie okolicy, burząc grody i przesiedlając do Polski licznych jeńców. Kolejnym krokiem było zdobycie poprzez zaskoczenie silnie ufortyfikowanego Szczecina, a więc największego grodu Pomorzan.
Aby jak najszybciej złamać opór pogan, doszło do jego splądrowania i rzezi mieszkańców. Kolejnym posunięciem było przekroczenie rzeki Odry i kontynuowanie wyprawy na zachód, aż do jeziora Morzyce. Jednocześnie w tym samym kierunku trwała także ekspansja księcia saskiego Lotara. Nie wiadomo, czy działał on w porozumieniu z polskim księciem, czy też wręcz przeciwnie. Była to rywalizacja o wpływy w regionie. Zwycięstwo było więc całkowite. Jednak Bolesław rozumiał, że nie byłby w stanie bezpośrednio kontrolować podbitego terytorium. Było ono rozległe, znajdowało się daleko od rdzennych ziem polskich, było pełne wrogo nastawionych pogan i narażone było na ekspansję ze strony Niemiec i Danii. Krzywousty zadowolił się więc zwróceniem władzy Bratysławowi, który został jego trybutariuszem. Zmuszony był wypłacać polskiemu księciu regularny trybut i zobowiązał się do chrystianizacji jego poddanych. Ponadto przygraniczny pas oddzielający Pomorze od Wielkopolski został włączony do bezpośredniej domeny Bolesława. Zaś podbita wcześniej ziemia słupska została przekazana bratu Warcisława, Raciborowi, na podobnych zasadach. Okej, także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce.